Drodzy, wracamy do naszego cyklu Historie Wybrane. Kiedy spojrzałem do naszego kanału na YouTubie, okazało się, że to już ponad 2 lata, kiedy nakręciliśmy ostatni odcinek. W związku z tym wracamy, tym razem z 5 historiami ze Starego Testamentu. Historiami, które będziemy publikować w każdy ostatni piątek miesiąca, również na naszym kanale podcastowym. Ale tyle o kwestiach technicznych. Teraz wracamy już do naszej pierwszej historii. Historii, którą zaczniemy od modlitwy. Bardzo pięknej modlitwy, pełnej radości i uwielbienia. Modlitwy, którą możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuela, w 2 rozdziale, modlitwa Anny. Fragmenty tej modlitwy przeczytam teraz, a zachęcam, by przeczytać całą tę modlitwę. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu. Wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Bardzo piękna i radosna modlitwa, pełna uwielbienia dla Boga. Tak jak mówiłem, zachęcam, by przeczytać całą tę modlitwę. Ale drodzy, kiedy czytam tę modlitwę, zawsze pamiętam o sytuacji, w której Anna wypowiada tę modlitwę. Muszę powiedzieć, że troszeczkę mnie to zastanawia, dlatego że sytuacja, w której znajduje się Anna, nie wydaje się być sytuacją pełną radości. Wydaje się, że przecież Anna będzie traciła to, co było dla niej tak cenne. Ale dlaczego? O tym za chwilę. Musimy teraz cofnąć się o kilka lat, kiedy Anna po raz pierwszy zjawia się w Sylo. Anna, która jest żoną Sufity z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana, nie jedyną żoną. Otóż Elkana ma również drugą żonę, której na imię jest Penina. No i Elkana stara się kochać obie żony, ale no właśnie, nie ukrywa tego, że Annę kocha bardziej. Jak domyślacie się, mówi to nie tylko swoimi słowami, również wtedy, kiedy są w Sylo, czytamy o sytuacji, kiedy Elkana dzieli dary i Annie daje więcej, natomiast Peninie i jej dzieciom, swoim dzieciom też, daje mniej z tego wszystkiego, co ofiarował. Jak się domyślacie, taka sytuacja doprowadza do tego, że Penina no, po prostu jest zła na Annę, lekko powiedziane zła, zaczyna jej dokuczać, zaczyna uprzykrzać jej życie, sprawia, że Anna czuje się z tym wszystkim bardzo, bardzo źle i pomimo zapewnień Elkany, że przecież jest o wiele bardziej kochana, nie jest w stanie dalej gdzieś w spokoju żyć i kiedy zjawiają się ponownie w Sylo, by złożyć ofiarę, Anna zaczyna się modlić. I to jest, drodzy, bardzo, bardzo ciekawy fragment, dlatego że Anna modli się w samotności, modli się przed Bogiem, modli się w namiocie i z zewnątrz gdzieś całą tę sytuację obserwuje Heli, który wtedy tam sprawuje kult. Heli ma częściowy wgląd w sytuację, widzi tylko Annę, która porusza ustami, która zachowuje się troszeczkę dziwnie, dlatego w pewnym momencie jako ten, który odpowiada za to miejsce, reaguje, no i w dość sposób wypomina Annie to, że jest pijana, że nie powinna się zachowywać w ten sposób w tak świętym miejscu. No i drodzy, kiedy ktoś zaczyna w ten sposób, wydaje się, że jest to prosta droga do tego, żeby Anna się obraziła, żeby Anna też odpowiedziała jakimś złym słowem. Ta sytuacja pokazuje jedną bardzo ważną rzecz. Otóż Heli nie ma wglądu w całość problemów Anny. Heli nie wie dokładnie, dlaczego Anna zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Dlaczego Anna wybrała taki, a nie inny sposób modlitwy. To jest jego usprawiedliwienie. Anna też, no właśnie, Anna nie reaguje złością. Anna nie reaguje w sposób, który by uderzał w Heliego, no bo przecież ona modli się, a ktoś zarzuca jej pijaństwo, ale tłumaczy. Tłumaczy w jakiej sytuacji, tłumaczy dlaczego tak się stało, tłumaczy tak naprawdę z czego wynika jej modlitwa. I drodzy, kiedy czytam tę sytuację, muszę wam powiedzieć, że dla mnie jest to też taka nauka mówiąca o tym, że zanim wypowiemy swoje sądy, może warto czasami dać możliwość wypowiedzenia się drugiej osobie. Można powiedzieć, taka prosta, zwyczajna rzecz. Kiedy osądzamy kogoś, to może warto wiedzieć też, że pomimo szczerych chęci, może mamy tylko i wyłącznie ograniczony ogląd danej sytuacji, ale też
odwracając sytuację, może kiedy ktoś wydaje się, że nas atakuje, upomina, może dajmy sobie też chwilę na wstrzymanie i pomyślmy o tym, że przecież ta osoba też może mieć częściową rację, bo nie zna całego kontekstu, dlatego warto z sobą rozmawiać. Warto dzielić się tym, dlaczego tak, a nie inaczej zachowujemy się w danej sytuacji, dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy. Dajemy sobie wtedy szansę na to, że i jedna, i druga osoba postara się zrozumieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Bo kiedy Heli słyszy wypowiedź Anny, Heli jest uspokojony i tak naprawdę wie, że to Bóg kieruje ją ku sobie. Dlatego też nie ma wątpliwości i wypowiada: idź, a Pan spełni wszystko to, z czym przyszłaś do Niego. I rzeczywiście tak się dzieje. Mija pewien określony czas. Anna całą swoją troskę, którą wylała wtedy w Sylo, przelewa w radość. Okazuje się, że jest w ciąży, że może mieć dzieci. Rodzi syna, co jest dla niej ogromną radością. No właśnie, drodzy. I mija pewien czas. Mija czas, kiedy Anna karmi malutkiego Samuela, kiedy on jest odstawiony już od piersi. Przyprowadza go do Sylo i nigdy go więcej już z tego Syla nie zabierze. Zostawia go tam, by był pacholęciem u Pana, by był tym, który będzie służył w tym przybytku świętości, będzie tym, który będzie pomagał Heliemu, będzie tym, który będzie na służbie u Pana. I wiecie, to jest tak naprawdę bardzo smutny moment, bo Anna nie będzie mogła do niego zadzwonić. Anna nie będzie mogła do niego napisać SMS-a. Nie będzie mogła porozmawiać na jakimś komunikatorze internetowym i nieczęsto będzie go mogła zobaczyć. Być może ma świadomość, że kiedy oddaje go w Sylo tam, to tak naprawdę może to być dla niej ostatni moment, w którym widzi swojego malutkiego chłopczyka. Ale właśnie wtedy, w tym momencie, Anna jest pełna radości i uwielbienia dla Boga. Dwie rzeczy są bardzo ważne. Po pierwsze, Anna pamięta, o co prosiła Boga. Drodzy, to jest niesamowita rzecz, kiedy człowiek pamięta, o czym się modlił, o co się modlił. Wiecie, kiedy zadamy sobie takie pytanie, o co modliliśmy się wczoraj, to muszę wam powiedzieć, sam wiem to niestety ze swojego doświadczenia, że nie zawsze pamiętam. A kiedy nie pamiętamy, to nie pamiętamy też nie tylko o tym, o co modliliśmy się, ale też być może nie pamiętamy i nie dostrzegamy tego, że Bóg wypełnia swoje obietnice, wypełnia to, o co Go prosiliśmy, ale też zapominamy dziękować. A kiedy tak się dzieje, Anna ma niesamowite doświadczenie działania Boga w swoim życiu. I Anna, kiedy oddaje Samuela na służbę dla Boga, nie lęka się, nie troska i nie martwi, bo wie, że stała się najcudowniejsza rzecz w jej życiu. Ona wie, że to jest część drogi Boga. Dla Samuela i dla... A nie ma chyba dla człowieka wierzącego wspanialszej rzeczy niż doświadczenie, że to, co się wydarza, jest rzeczywiście częścią Bożego planu, częścią wypełniania się Bożych obietnic. I choć z perspektywy świata może wydawać się wtedy, że to jest przecież katastrofa, że to jest rzecz niesłychana, że to jest nieszczęście, które na nią spada, czy na nas spada, to dla człowieka wierzącego jest to błogosławieństwo i chyba chwila największej radości, kiedy krocząc przed siebie, kroczymy wiedząc, że jest to droga, którą dla nas przygotował Bóg. Dlatego niech ta modlitwa w całym kontekście nie dziwi nas, bo Anna czuje, że Bóg ją prowadzi. I życzę, drodzy, sobie i nam wszystkim, byśmy przeżywali choć jeden moment w swoim życiu, tak jak Anna, tej pewności, tego doświadczenia i mogli swoimi słowami dziękować Bogu, wielbić Go, chwalić i uwielbiać, choć dla świata może wydawać się to dziwolągiem, to dla nas będzie to radość, bo Bóg kroczy przed nami. Tyle z naszej dzisiejszej historii pełnej radości i uwielbienia. Historii może troszeczkę dziwnej, a jaka będzie kolejna? O tym, drodzy, w następnym odcinku.